witacie w chacie myśliwego. Ja jestem Michał, a towarzyszy mi Adrian. Witam serdecznie. W naszym pierwszym odcinku poświęconym kuchni myśliwskiej w ramach działalności Fundacji Polskie Lasy postanowiliśmy utworzyć program kulinarny, w którym poza gotowaniem podzielimy się z Wami wiedzą z zakresu leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, odpowiemy na nurtujące Was pytania, czy też skomentujemy bieżące wydarzenia. W dzisiejszym programie kulinarnym przygotujemy zrazy z jelenia, które nie są najtrudniejszym daniem do przygotowania, natomiast jest to danie wyjątkowo smakowite. Do przygotowania naszej dzisiejszej potrawy będziemy potrzebować następujących składników. Mięso z jelenia. Możemy wykorzystać szynkę, łopatkę, schab. Śliwki suszone. Kiełbasę z życizny. Ostrą paprykę. Musztardę. Boczek wędzony. Ogórki kiszone. Cebulę. Miks ziół. Nasze zrazy będziemy przygotowywać w sposób następujący. Bierzemy kawałek rozklepanego mięsa i smarujemy naszą mieszanką aromatycznych ziół z oliwą. W drugiej kolejności smarujemy również musztardą. Zaczynamy wypełniać nasze mięso wszystkimi naszymi składnikami, czyli w tym przypadku mamy boczek wędzony, kiełbasę z dziczyzny, cebulkę, śliwkę węgierkę suszoną, papryczkę, w naszym przypadku ostrą papryczkę jalapeno, dodajemy do środka również ogórka i zawijamy całego zrazika. Będziemy się starali zrobić to w taki sposób, żeby zrazik zawinął się w sposób samodzielny, aczkolwiek zawsze można się wspomóc wykałaczką. Na koniec smarujemy grzbiet zrazika naszą mieszanką przypraw. W taki sposób postępujemy z wszystkimi innymi kawałkami mięsa. Ponieważ zrobiliśmy już nasze zraziki, teraz przechodzimy do zrobienia sosu do nich. Sos robimy w sposób następujący. Najpierw musimy całe mięso, które pozostało, wrzucić do garnka na olej lub oliwę. I najlepiej, żeby odczekać do momentu, kiedy mięso wstępnie się przygotuje. To znaczy głównie chodzi tu o boczek, z którego musi wytopić się tłuszcz. W tym momencie mamy już taki etap, że boczek wytopił tłuszcz i możemy płynnie przejść do dodawania kolejnych składników. Pierwszym składnikiem, który dodajemy do naszego wytopionego już mięska, jest cała pozostała cebula. Musimy ją dobrze przemieszać, cebulka musi nam się ładnie zeszklić. Tuż po cebuli dodajemy naszą papryczkę. Papryczka ostra ma to do siebie, że poddana obróbce termicznej nabiera mocy. To będzie danie dla prawdziwych łowców. Po tym jak cebulka i papryka już się zeszkliły, następną rzeczą, którą dodajemy, są nasze grzyby. Grzyby oczywiście leśne, mogą to być prawdziwki, mogą być podgrzybki, każde inne grzyby. Grzyby trzeba wcześniej przez parę godzin moczyć we wrzątku i razem z tym wywarem, który się tu utworzył, wlewamy do sosu. Następnie dodajemy pozostałe nam śliwki węgierki. Zaraz po śliwkach garść kurawiny suszonej. Jeśli chodzi o ilość śliwek i żurawiny, to oczywiście jest to kwestia ocenna i uznaniowa. Każdy dodaje według swojego własnego smaku. Dodajemy jeszcze ogórek kiszony, pokrojony oczywiście w kostkę. W tym momencie dodajemy również miodu. Najlepiej z domowej pasieki. Najlepiej, żeby to był miód z domowej pasieki. Ja tu się wspomogę troszeczkę jakimś instrumentem, może Adrian podać mi łyżeczkę.
z miodem, tak samo jak z owocami suszonymi. Dodajemy go według uznania. My lubimy dużo słodyczy w daniu, więc dodajemy taką solidną łyżkę. Ponieważ w tym momencie konsystencja naszego sosu bardziej przypomina gulasz, to będziemy musieli go rozwodnić. I tutaj przygotowaliśmy wcześniej bulion. Najlepiej, żeby był to bulion wołowy, ale posłuszcie się tak naprawdę takim bulionem, jaki akurat macie pod ręką, a jaki wam został z wczorajszego obiadu. No i jaki lubicie. Więc Adrian wlewa w tym momencie bulion. Ilość, której użyjemy, to jest około 750 ml. W czasie, kiedy redukuje się nasz sosik, obsmażamy zdrady. Możemy je obsmażać na maśle klarowanym, na jakimś oleju lub najlepiej na smalcu. Zdrady obsmażamy w taki sposób, żeby się pozamykały. Mięso wtedy pozostanie soczyste. W dalszej kolejności i tak będziemy je zalewać sosem i w brytwance wstawiać do piekarnika. Przed przełożeniem zrazu do brytwany delikatnie polewamy oliwą, aby nasze zrazy podczas pieczenia nie przyległy. Posmażone zrazy przekładamy na spód brytwanny. Kiedy zrazy będą już przełożone na spód brytwanny, nasz naprawdę mocno gotujący się, redukujący sos zostanie wlany również na górę tych zdradów. W tym momencie nasz sosik już odpowiednio zredukowany wlewamy do przełożonych do brytwanki zdradów. Układamy nasze dodatki w taki sposób, żeby były mniej więcej równo. Ważne jest przede wszystkim to, żeby tafla naszego sosu czy też gulaszu przykryła całą powierzchnię zrazu. Tak przygotowany posiłek wkładamy do piekarnika. Piekarnik musi być mocno rozgrzany. W tym wypadku polecam od 180 do 200 stopni. Grzanie góra-dół. Musicie obserwować, bo to wszystko zależy od typu piekarnika, ale minimum pół godziny, natomiast myślę, że w naszym przypadku to będzie 45 minut, o ile nie godzina. Przykrywamy brytwankę pokrywką i tak przygotowaną brytwankę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około godzinę. Musicie obserwować. Grzanie góra-dół. Minęło nieco ponad godzinę, no i w tym momencie możemy sprawdzić, czy nasze zraziki są już gotowe. Zobaczmy więc, co się kryje pod naszą pokrywką. Spróbujemy sobie zaraz tutaj wyłowić jednego zrazika. Trzeba go odkopać, bo cały pływa w naszym sosiku. Jest, udało się znaleźć. Oczywiście całe to dobro musimy położyć na górę. I jeszcze posiłkując się taką małą chochelką do sosów, no nie byłbym sobą, gdybym nie polał obficie tym naszym wspaniałym wywarem naszego zrazika. Przechodzimy do najlepszej części i mojej ulubionej, czyli degustacja. Mięsko bardzo dobrze się zrobiło. Jest wyjątkowo soczyste. Nie straciło na swojej soczystości. Widać zresztą bardzo dokładnie jego strukturę. Gdyby
Gdyby technologia była w stanie oddawać zapachy, to na pewno by Państwo zwariowali przed telewizorami. To gdyby nie to, że mięso jest aż tak gorące, to pochłonąłbym je całe jednym kęsem. Jest wyjątkowo dobre. No i to by było na tyle naszego odcinka na temat zrazów z jelenia. Są naprawdę przepyszne, wyszły wyjątkowo dobre. Cóż ode mnie, mogę jeszcze powiedzieć, że oczywiście będziemy ten cykl kontynuować. Dziękujemy bardzo za obecność i za oglądanie wszystkim, którzy na ten filmik natrafią. Miejmy nadzieję, że jak największa ilość z Was będzie mogła się temu filmikowi przyjrzeć. Oczywiście pomocne będą również różne Wasze oceny, komentarze, również te krytyczne. No i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz lajkowania stron na Facebooku, Instagramie, wszystkich innych mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.